krótka narracja do filmu, który Państwo za chwilę obejrzycie. Temat od początku jest bardzo banalny. W 2018 roku lokator w wieku 62 lat wynajął mieszkanie, przez 2 lata kolejne płacił, od 2020 przestał płacić. Właściciele wynajęli to mieszkanie poprzez biuro nieruchomości. Do momentu, kiedy my przybyliśmy pod drzwi, myślał, że cały czas opłaty są wszystkie wykonywane, ponieważ córka zarządza jego emeryturą, bo jest on bardzo chory. A córka za nic nie płaci. Nie płaci za media, nie wykupuje wszystkich leków. Jak on idzie do szpitala, to wówczas dopiero jest jakby świadomy tego, co się wokół niego dzieje. Nawet wynajął sobie adwokata, który broni go przed własną córką z ubezwłasnowolnieniem. Ona nie ma tego, żadnego prawa być w tym mieszkaniu, nie ma prawnej opieki nad ojcem. Została eksmitowana razem ze swoim ojcem, który stracił mieszkanie za jej namową, bo wziął kredyt w 2015 roku. Jest bardzo agresywna, zbulwersowana i wściekła, że prawda wychodzi na jaw. Zapraszamy do obejrzenia filmu. Podałem informację. To panu nasza pani mecenas wytoczy proces za to, co pan tutaj wyprawił. Proszę panią. To jest człowiek, który ma chorobę Parkinsona. Ale nie podnoś głosu na mnie. Ale nie przeklinaj przy starszej osobie. Proszę pana. Zachowuj się jak córka. Dbasz proszę o tatę. Ja jestem prawnikiem. Nie wyglądasz na to. Nie. A pan wie pan na kogo? Na kryminał. 20 minut stoję i słyszę, jak się odzywasz do tego tam, pana. Tam. Nie rzucaj się. Dlaczego tam się rzucasz? Proszę pana, w związku z tym, że pan nas nachodzi pan tak? Ojca, który jest nie chory na chorobę Parkinsona. Czy może pani powiedzieć... Ma pierwszą grupę niepełnosprawności. Jaki jest powód? Ja teraz mówię, stwierdzoną przez komisję orzekania o niepełnosprawności. A mieszkanie, czyje jest mieszkanie? Że pan nachodzi mojego ojca, nęka pan mojego ojca, który wynajmował tutaj lokal. Wynajmował, tak. Nęka pan tak. Ojca po raz drugi. Ale płacone jest. Tak, płacicie, tak? I komu? Pan, że pan trecik włoży do skrzynki, to ale panu nie, ale nie komu, da. Ale komu płacicie? Komu? Zamknij się. Mojego pani tatusia, powie, komu pani, komu pan płaci? Datę, nie podnoś głosu. Ale nie podnoś. Ale ja pana też nagrywam. Komu pan płaci? Wzywam policję. Komu płacicie? Nie, spokojnie, policję. Spokojnie. Tutaj nikt nikogo nie wyrzuci, proszę pana. Właściciele chcą się dogadać, dać wam inny lokal do mieszkania. Pani mecenas... Zostaw. Ja podałem... Proszę pana. Nie krzycz, daj starszemu powiedzieć. Pana, niech pan do mnie nie mówi na nie ty, krzycz. Bo my jesteśmy na ty. Nie przeklinaj. Ale człowieku, my nie jesteśmy na ty. Uspokój się. Na ty, rozumiesz? Masz lustro, to weź, spójrz. Do ci pan komórka nic nie da. Uspokój rozumiesz się, kobieto. Brzydko mówisz. Nie denerwuj tego pana. Mój ojciec. To co? Ja powiem. Ma niech przyjaciela, pan, który jest komendantem niech policji. Niech pan powie, nie powołuj jak się na służbę. Prawdzimy. Dobrze. Niech pan powie, czy... To pan zobaczy, czy gdzie pan, będzie. Czy z panią mecenas mamy się dogadać o wymianie mieszkania, tak? Ale zostaw ja teraz. Dobra, idę po sąsiadów. Uspokój się, zostań tutaj z panem. Przejdź stąd, bo chcę przejdź stąd. Z panią mecenas mamy... Przejdź stąd, bo chcę... Pan wyjaśni, uspokój się. Okej, wzywam mojego, tak, Szymona, tak, mojego przyjaciela z policji. Tak, przyjaciela. Będziemy dzwonili do pani mecenas, tak? Proszę zadzwonić do pani dobrze. Mecenas. Pani mecenas ma pełnomocnictwo. Dobrze, niech pan się nie denerwuje, będziemy z nią rozmawiać i dzisiaj się jeszcze... Będziemy dzisiaj rozmawiać z panią mecenas. Proszę, bardzo proszę. A pan? Uspokój się. Słyszałem jak... Zobaczysz, pomogę panu. Słyszałem. Pani mecenas się zajmuje... I co pan myśli, że co? Pan w sądzie przedstawi co? Nie podnoć głosu, jak grzecznie rozmawiam. Myśli pan, że coś mi pan zrobi? Nie. Myśli pan, że coś mi pan zrobi, bo ja tu wynajmuję? Ty nie, ty tu jesteś nikim. Ty, ciebie nie ma. A wiesz, kim ty jesteś? Proszę pana. Ja do firmy... Wie pan, kim jest mój narzeczony? Nie wchodzi mnie to. Ale pozwolisz, ja... Uspokój się, ja z panem rozmawiam. Z tym telefonem, już. Dziewuszko, usiądź sobie, daj temu panu spokój. Nie szarp panu. Gdzie ty wy... Nie, proszę się nie znęcać nad starszą osobą. To jest twój tata. Proszę pana,
Ja słyszałem, co mówiła, ja panu pomogę. Jadę odpowiednie służby powiadomić. Spokojnie, z panią mecenas. Tak. Dobrze, i pana nie będę nachodził. Uspokoi się pan, zamykamy drzwi. Do widzenia. Spokój się. Mam najście pana kryminału z tak zwanej firmy windykacyjnej, która tutaj proszę mała, mówi najście jadę do ojca chorego na Parkinsona. Tak, kryminale? Tak. A chcesz zobaczyć, kim jest mój narzeczony? Tak. Dobrze, no już dobrze. A chcesz zobaczyć, kim jest mój narzeczony? Uspokój się, miej szacunek do starszej osoby. Bo nie przeklinaj. Jesteś ze mną na ty! Ja słyszałem, jak ty człowiek... Wejdź. Co ty robisz? Co... Jak ty się zachowujesz? Proszę pana, ja słyszałem, ja panu pomogę, tak? Pomogę panu. Będę... Ale zostań, kurwa, ty mafiozie, ty! Co? Uspokój się. Uspokój się, wariatko. Uspokój się, wariatko, tak? Już. Uspokój się, ty, wariatko. Ja panu pomogę. Do zobaczenia. Proszę się nie martwić.